Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku w Świnoujściu na stałe będą funkcjonować 3 zespoły ratownictwa medycznego. Do tej pory w naszym mieście były tylko 2 karetki, a trzecia jedynie na sezon. Chociaż Świnoujście liczy około 40 tysięcy mieszkańców, to jednak nawet poza wakacjami w mieście jest kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy turystów i kuracjuszy. Co wpłynęło na zmianę poglądu na tę sprawę u decydentów z Urzędu Wojewódzkiego? Ja pamiętam pierwsze pisma, które wysłałem do pana wojewody, to były datowane w 2015 roku, więc naprawdę faktycznie dosyć długo czekaliśmy. I tutaj chciałbym podziękować wielu osobom, które naprawdę pomagały nam w tym, żeby tą trzecią karetkę do Świnoujścia ściągnąć. To nie było łatwe, bo my żeśmy pewnych kryteriów nie spełniali, jeżeli chodzi o statystyki, mówię tu o mieszkańcach. Natomiast w ubiegłym tygodniu zadzwonił do mnie dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, pan Paweł Kurzak, informując, że kieruje wniosek do Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, to pana dyrektora Pawła Rodzosia, o trzecią stałą karetkę, trzeci zespół. Przypomnę, że mamy w tej chwili 2 i w sezonie, na te kilka miesięcy sezonu, mamy 3. Tutaj będzie już 3 na stałe, od 1 stycznia. Spytałem się, skąd ta zmiana, no bo do tej pory nie mogliśmy tego uzyskać. Okazało się paradoksalnie, że tunel nam pomógł w tym wszystkim również, bo według statystyk, które mają w Narodowym Funduszu Zdrowia, mówię o województwie tutaj naszym, okazało się, że jest więcej turystów niż do tej pory. Nawet jeżeli pokazywaliśmy te statystyki dotyczące tego ruchu turystycznego, który przecież w Świnoujściu zawsze był duży, to teraz jednak na podstawie różnego rodzaju czynników i zdarzeń, które się wydarzyły po otwarciu tunelu, bo w piątek zadzwonił do mnie dyrektor Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, pan Paweł Rozoś, informując, że kierują takie pismo, zresztą pismo do Ministerstwa Zdrowia, bo to jeszcze nie jest zamknięta droga. Trzymam kciuki, żeby to się wszystko udało. Tutaj mamy pismo od pana wojewody, pana Boguckiego, które zostało wysłane do pana prezydenta Janusza Żmurkiewicza, bo on też pisał kolejne już pisma do pana wojewody w temacie karetki. Koniec zwieńczy dzieło. Ja się bardzo cieszę, że ta trzecia karetka będzie na stałe, bo uważam, że jest bardzo potrzebna. W Świnoujściu zresztą była potrzebna od wielu lat. Zresztą też i radny Waga wspomina, on jest przecież ratownikiem, który pracuje też i wiele ludzi, którzy obserwowali to na co dzień. My mieliśmy te sygnały bardzo często dotyczące trzeciej karetki. Cieszę się, że ta decyzja zapadła. Czekamy teraz na ostateczną decyzję Ministerstwa Zdrowia. Wierzę, że ona będzie pozytywna dla naszego miasta, bo to jest bardzo, bardzo istotne. A jak dodamy, że jeszcze w budżecie obywatelskim jest w projekcie numer 5 szybko, sprawnie, bezpiecznie ambulans dla transportu sanitarnego pacjentów i to jest z budżetu obywatelskiego, tylko to jest karetka taka transportowa, tak, która pomoże nam tutaj na miejscu. Natomiast to tym bardziej się cieszymy. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o tą karetkę, która jest medyczną, ratunkową karetką, tak zwaną R-ką, no to jest pełnia szczęścia dla nas. Bezpieczeństwo Świnoujścia na pewno wzrasta w tym przypadku. Rokrocznie władze miasta zwracały uwagę, że trzecia karetka jest potrzebna, ponieważ często do poszkodowanych jako pierwsi musieli docierać strażacy. Nawet po otwarciu gazoportu żeśmy zwracali też uwagę na to, że przecież te pisma już trwają od wielu lat. Po otwarciu gazoportu żeśmy zwracali też uwagę, że ta karetka powinna być na stałe. No ale z tych statystyk, tych danych, które są takie nieubłagane dla nas, wynikało, że jednak nie. A przecież podawaliśmy, bo przecież teraz żyjemy w nowej rzeczywistości, jest tunel. Wydawałoby się, że to tym bardziej te statystyki byłyby dla nas niekorzystne. Okazało się, że właśnie ten tunel powoduje, że te statystyki są dla nas korzystniejsze. A przecież przypomnę, że kiedy nie było tunelu, te karetki przemieszczały się promami. Oczywiście, kiedy na sygnale karetka wjeżdżała na prom, to wszyscy pamiętamy, że kapitan dzwonił dzwonkiem, wszyscy pasażerowie szybko na pokład. Ostatnie samochody, klapy się podnosiły i w trybie ekspresowym ta karetka jechała do Szczecina. No czasami też korzystamy z LPR-u, tak? Czyli z helikopterów, które tutaj do nas, ze śmigłowców, które do nas przylatują i zabierają też pacjentów, ale to wszystko powodowało to zagrożenie jednak. Przypomnę też, że bardzo często Straż Pożarna brała udział w różnego rodzaju tutaj interwencjach i nikogo to nie powinno dziwić, panie redaktorze, bo Straż Pożarna, ich służby, ich ratownicy są wpisani do tego systemu ratunkowego, więc to czasami wybudzało różnego rodzaju emocje, ale tak naprawdę oni też taką pomoc świadczą.
A teraz, kiedy będziemy mieli tą trzecią karetkę od 1 stycznia 2024 roku, czyli tak naprawdę, no, panie dyrektorze, 1,5 miesiąca zostało do tego, żeby ministerstwo powiedziało tak, jest zielone światło. Czekamy z niecierpliwością na tą decyzję i mam nadzieję, że to jest dobra decyzja, można powiedzieć, na święta dla nas. Teraz wszystko w rękach ministra zdrowia, który, miejmy nadzieję, zatwierdzi projekt planu działania systemu państwowego ratownictwa medycznego dla naszego województwa.